Cześć, Antek, skanałowałem piłkę. Dziś moim gościem jest Andrzej Jan Błąd, piłkarz IKS Katowice. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. To jest pana szósty sezon w Gielsie. Został pan w klubie nawet gdy spadliście do drugiej ligi. Czy nie znudziło się panu w Katowicach? Nie, wręcz przeciwnie. Myślę, że każdemu zawodnikowi, jeżeli ma dużą stabilizację i pewność tego, co robi, to myślę, że w danym klubie jest zawsze dobrze, a jest takie stare, dobre przysłowie, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, wiesz? I myślę, że zawsze człowiek musi doceniać to, co ma obecnie, a nie szukać czegoś innego, bo niekiedy trzeba właśnie docenić to, co się ma. Runda jesienna już się zakończyła, a jest pan z niej zadowolony? Wiesz co, powiem ci tak, że to jest takie pół na pół, ponieważ zawsze może być lepiej. Myślę, że wiele meczów byśmy mogli dołożyć jedną, dwie bramki więcej i to by się wiązało także z punktami. A z drugiej strony też było kilka takich meczy, gdzie troszkę na farcie je wygrywaliśmy, więc myślę, że pozycja wyjściowa przed drugą rundą jest naprawdę dobra i myślę, że tutaj każdy z nas może nie, że jest zadowolony, ale że przyjmuje tą rundę jako ok i myślę, że tak pozycja wyjściowa na następną rundę, na tą już rewanżową, będzie naprawdę dobra dla nas. I cóż, no myślę, że będziemy na pewno groźni dla wszystkich i będziemy chcieli się na pewno włączyć o coś więcej. A jest jakiś mecz, po którym czuje pan niedosyt? Wiesz co, powiem ci, że myślę, że czuję niedosyt po meczu u siebie z Termaliką, gdzie praktycznie 3/4 meczu graliśmy w przewadze zawodnika. Wygrywaliśmy 2 razy ten mecz, a ostatecznie skończyło się 3-3 i myślę, że tych punktów nam troszkę brakuje najbardziej. Wiadomo, derby z Ruchem, gdzie każdy liczył na to, że po prostu wygramy taki mecz, to myślę, że taki mecz po prostu naszych kibiców też był bardzo ważny i myślę, że tutaj troszkę ich zawiedliśmy i myślę, że to są dwa takie mecze, gdzie po prostu się ich żałuje. A oto w tym sezonie gra GKS, bo rok temu jako Beniaminek zajęliście 8 miejsce. Tak, no na pewno chcę być lepszy niż w tamtym sezonie, więc to się wiąże minimum z barażami. No myślę, że tutaj każdy, dlatego też nawiązując do swojego pierwszego pytania, że skończyliśmy bodaj na 8 miejscu teraz, jest pozycją po prostu dobrą do tego, aby atakować minimum te baraże i myślę, że taki cel będzie nam przyświęcał, że będziemy po prostu chcieli o nie zawalczyć z każdych sił i tyle. W meczu przeciwko GKS Witychy strzelił pan bramkę z głowy i jak sądziłem, to chyba był pana pierwszy gol z główki. Czy jednak udało się panu kiedyś strzelić, tak choćby na treningu? Nie, wiesz co, no nie przypominam sobie, że nie wiem, nawet w treningu. W treningu to troszkę może inaczej, bo tych sytuacji jest dosyć więcej, ale jeżeli chodzi o mecze takie ligowe, czy nawet sparingi przed sezonem, to myślę, że nie zdarzyło mi się nigdy strzelić bramkę głową. Była to pierwsza bramka głową, więc tym bardziej cieszę. Teraz będzie przerwa zimowa, dłuższa niż zwykle. Trener pozwolił na dłuższy urlop, czy może ustawił jakieś sparingi? To znaczy, wiesz co, my mamy tak, że obecnie mamy wolne do 5 grudnia. 5 grudnia spotykamy się i zaczynamy już okres przygotowawczy. I tam będą sparingi bodajże też z Koroną Kielce czy ze Skrą Częstochowa w grudniu. Później jest okres znowu przerwy na okres świąteczny. I później w styczniu znowu wracamy. Będzie to troszkę inaczej niż zwykle, no ale też okoliczności są inne niż zwykle, więc sztab tutaj troszkę inaczej to zaserwował niż zwykle i będziemy mieli tak jakby to podzielone na dwie części, a jak z tego wyjdzie, no to zobaczymy. No każdy z nas i tak będzie musiał realizować jakąś tam rozpiskę, żeby po prostu być delikatnie przygotowany do tego, aby po prostu przyjść na okres przygotowawczy już i ruszyć z pełnego kopyta. Dobrze, teraz przejdziemy do pana dzieciństwa. Jakim był pan uczniem i jaki miał pan ulubiony przedmiot?
No, a sam to ja szkolnym na pewno nie byłem. najlepszym przedmiotem to bym powiedział, że WF. no nigdy nie byłem jakoś specjalnym uczniem, więc co cię będę tu okłamywał, no gdzieś tam zawsze wolałem uciekać na boisko niż chodzić do szkoły. Na lekcji WF był pan wybierany przez kolegów do drużyny, czy do drużyny jako pierwszy, czy raczej pod koniec? Uff. To chyba zależy w co, bo wiesz, bo jeżeli graliśmy na przykład w piłkę, no to jeden z pierwszych myślę, ale jeżeli na przykład, nie wiem, w koszykówkę czy siatkówkę, to myślę, że jeden z ostatnich. To był pan idolem, jaką miał pan pierwszą koszulkę? Idolem i koszulkę. Wiesz co, myślę, że takim idolem albo osobą, która zawsze się oglądało, to był Wayne Rooney w Manchester United. A wcześniej w Evertonie. Ogólnie Wayne Rooney. Myślę, że to była postać, którą zawsze lubiłem oglądać, a że też gdzieś tam śledziłem zawsze Manchester United, no to przez to Wayne Rooney jak był w Manchesterze, no to myślę, że to legenda tego klubu, a cóż, no fajnie się go oglądało, zawsze lubiłem jak gra i może nie, że się gdzieś wzorowałem, ale lubiłem oglądać go w Manchester United. A lubił pan w dzieciństwie uprawiać inne dyscypliny sportu, czy raczej piłka była? Wiesz co, to znaczy no głównie na PF-ach no to była ta różnorodność troszkę, ale też później już nie było jakby czasu na uprawianie innych dyscyplin, czy tam próbowanie nawet ich, bo już od klasy podstawowej chodziło się do tej klasy sportowej stricte pod piłkę nożną i też nie było na to czasu, bo i treningi, i turnieje, jeździło się na turnieje, czy to się grało różne tam mecze, więc no nie było jakby czasu na inne dyscypliny. A pamięta pan swój pierwszy trening w Zagłębiu Lubin? Ile miał pan wtedy lat? Wiesz co, to było bodajże w drugiej klasie podstawówki. Tak, w drugiej klasie podstawówki, bo później już była tworzona klasa piłkarska, więc później poszliśmy jakby wszyscy razem do jednej szkoły, do jednej klasy i została utworzona w Akademii Zagłębia klasa sportowa, więc od najmłodszych lat tak naprawdę, no nie wiem ile tam się miało lat wtedy. Byłem mały. No. Słyszałem, że pana tata grał w piłkę. To właśnie on zaszczepił pana tą pasję, panu tą pasję do piłki? Tak, no to na pewno ta rodzina zawsze się śmiała, że jak się tylko urodziłem, to moim prezentem pierwszym od taty była skórzana piłka, więc myślę, że to był taki już nieodzowny etap, że no gdzieś było to postawione od początku na piłkę, wiadomo, no później tak trzeba było iść swoim jakby tokiem i tą zapartością, tym wszystkim po kolei, żeby gdzieś tam dojść, ale od początku myślę, że tutaj poprzez tatę gdzieś tam było to wpajane od początku, ta gra w piłkę. A gdzie grał, bo nie mogłem tego znaleźć? I czy chodził pan na mecz taty? Tak, ale tata grał w niższych klasach rozrywkowych w Polsce, wiesz, czwarta i niżej, okręgówka i tak dalej. Niedaleko Lubina. A oczywiście, że chodziłem, no bo co weekend to się jechało właśnie z tatą na te mecze i oglądało i dopingowało. Dobrze. Pana brat Wojtek też gra w piłkę. Czy wzorował się na starszym bracie? Oj, nie wiem. Nie wiem, czy się wzorował na starszym bracie. To znaczy, brat miał duże problemy, jeżeli chodzi o kontuzję tej kolan, wiesz, i tak już gra, można powiedzieć, dla swojej tak naprawdę pasji, bo zdrowie też jakby no, nie dopisało do tego, aby gdzieś tam dalej się rozwijać, ale grał dosyć długo, bo grywał w Zagłębiu normalnie jako lewy obrońca, czy lewy pomocnik, głównie, no ponieważ, że ma lewą stricte nogę jako wiodącą, więc na lewej części boiska, no ale tak jak mówię, no kontuzje gdzieś tam mu pokrzyżowały troszkę dalszą przygodę. Widziałem, że wychował się pan razem z Arkadiuszem Woźniakiem.
Czy była rywalizacja na całego na osiedlu pomiędzy wami? Tak, no to znaczy, wiesz co, no z Arkiem znamy się mnóstwo lat, tak naprawdę wychowaliśmy się na jednym osiedlu i zawsze były te gry takie podwórkowe, jego podwórko z moim podwórkiem, ja byłem w jednej drużynie, on był w drugiej, więc częste rywalizacje, praktycznie nie było ich końca, a to, że później jakby spotkało nas to, że byliśmy w jednej drużynie w Zagłębiu później, czy to w Gieksie, no cóż, fajne wspomnienia zawsze, więc myślę, że każdemu życzę takiego kolegi. Widziałem też, że w rezerwach grał pan na boku obrony. Z chęcią pan tam grał? Odpowiada panu ta pozycja, czy jednak bardziej ofensywnie woli pan grać? Wiesz co, no to zdarzało się rzadko, że grałem na boku obrony. Kiedyś nawet w pierwszej drużynie Zagłębia troszkę z konieczności zagrałem mecz, czy tam dwa na boku obrony, ale to nie jest moja jakby ulubiona pozycja, ale no kiedyś była taka konieczność po prostu i musiałem wystąpić na tej pozycji i tam kilka meczów zagrałem, ale nie przywiązywałem jakoś do niej wielkiej wagi. Jak odczuwał pan przejście z juniora do seniora pod względem sportowym? Ciężko było panu odnaleźć się na boisku? To znaczy wtedy się tak na tym nie zastanawiałem. Wiesz co, no kiedyś jak młody zawodnik dostawał szansę, to starał się ją po prostu wykorzystać i żeby po prostu zakotwiczyć jak najdłużej w pierwszym zespole, czy w rezerwach, jak przychodził z juniora najpierw do drugiej drużyny jakby seniorów, to starał się po prostu dać wszystko, żeby po prostu jak najdłużej tam zakotwiczyć, żeby się rozwijać i żeby stawiać kolejne kroki po prostu ku przyszłości. Nie zastanawiałem się nad tym, czy o jakichś przeskokach, czy co mnie czeka, tylko po prostu chciałem wypaść jak najlepiej i po prostu, żeby dalej na mnie stawiano. Kiedy po raz pierwszy miał pan styczność z pierwszą drużyną? Treningi, zgrupowania? To znaczy, no debiut miałem jako 18-latek, więc chwilę przed dołączyłem do pierwszej drużyny, no i tak zostałem. No. Gdzieś tam później i wypożyczenie do Zawiszy Bydgoszcz choćby, to już myślę, że było tylko i wyłącznie takim owocem, żeby dalej się rozwijać, żeby łapać jak najwięcej minut, a mówię, jeżeli chodzi o mój debiut, to zostałem po prostu zaproszony na treningi, zostałem, no i za chwilę zadebiutowałem w pierwszej drużynie, co na pewno każdy młody zawodnik chciałby w swojej drużynie osiągnąć. Debiut w 20 klasie. Jak pan go wspomina? Były nerwy i stres przed wejściem? I kiedy dowiedział się pan, że zagra? Zawsze są nerwy i zawsze takie oczekiwanie już na ten moment, bo to jest też jedna wielka niewiadoma, ale nie zastanawiałem się nad tym, bo po prostu chciałem też spełniać jakby swoje gdzieś tam dziecinne marzenia i liczyć na to, że po prostu czy to koledzy z osiedla, czy to z koledzy z boiska będą mogli mnie oglądać się w pierwszej drużynie i to na pewno było super, super wspomnienie i myślę, że to zostanie super wspomnieniem po prostu do końca życia. Chodził pan dumny po tym meczu po osiedlu? Miał pan wtedy więcej kolegów? Nie, może nie, że więcej kolegów, ale na pewno wszyscy byli szczęśliwi, że chłopak jeden z nich po prostu miał szansę po prostu zadebiutować w pierwszej drużynie i myślę, że tak samo się cieszyli jak ja. Był pan świadkiem budowy nowego stadionu w Lubinie. Jakie były pana pierwsze odczucia, gdy go otworzyli i można było wejść i zagrać? No super, myślę, że tu stadion Zagłębia jest pierwszą, znaczy nie może nie, że pierwszą, bo razie Korony Kielce była wcześniej, ale jedną z pierwszych aren nowych w Polsce, więc myślę, że przechodzenie z tych starych stadionów na nowe no jest czymś fajnym dla każdego zespołu. Budowa infrastruktury po prostu rozwija także, wiesz, piłkę w Polsce. No i cóż, no fajnie, bo to całkiem nowe doświadczenie dla każdego zawodnika. A jak
A jak pan tak już na stałe wszedł do tej pierwszej drużyny, to była jakaś osoba ze starszych piłkarzy, która wzięła pana tak pod opiekę? Tak, to znaczy wiesz co, wtedy jak wchodziłem do szatni pierwszego zespołu Zagłębia, to Aleksander Ptak, Dawid Plizga, siedziałem obok nich, więc gdzieś tam do dzisiaj tak naprawdę na przykład z Aleksandrem Ptakiem mamy kontakt, dzisiaj jest trenerem w Miedzi Legnica, trenerem bramkarzy, do dziś mamy jakiś tam kontakt, więc myślę, że każdego młodego zawodnika jest to wartość dodana, jeżeli starszy zawodnik gdzieś tam pochyli się nad nim i pomoże mu w wejściu do tej seniorskiej szatni. Czy wtedy zawodnikom z akademii było ciężej zagrać niż ci, co przychodzili z zewnątrz? Wiesz co, no ciężko to określić. No, kiedyś, porównując dzisiaj, to jest w ogóle całkiem inny pułap, bo dzisiaj czy tam sprawa młodzieżowca, czy rozwijające się akademie piłkarskie, to jest całkiem inaczej. Kiedyś tego nie było. Kiedyś w pierwszej drużynie było jeden albo dwóch młodszych zawodników, to już był mega sukces dla danego klubu. Dzisiaj jest to całkiem inaczej. A czy z zewnątrz, to ciężko określić. Myślę, że jak ktoś jest dobry, to w końcu ktoś zwróci na niego uwagę. Przeszedł pan później do Zawiszy Bydgoszcz. Ta zmiana na pierwszą ligę była po to, żeby załapać doświadczenie i ogrania? Tak, to no, głównie dlatego było to wypożyczenie, też żeby łapać trochę tego doświadczenia boiskowego, nie tylko w treningu, ale mecze ligowe to jest coś, co jest po prostu najcenniejszym doświadczeniem dla zawodnika i myślę, że każdy młody zawodnik, jeżeli nie gra w seniorach, to musi szukać czegoś, żeby łapać jak najwięcej tych minut. Ja wtedy zdecydowałem się iść do Zawiszy i myślę, że to był super krok dla mnie, był to mega krok do przodu. Dużo minut, dużo bramek, asyst, a przede wszystkim duży krok w przód, jeżeli chodzi o rozwój. Ale chyba nie był to dla pana wysoki poziom, bo od razu w debiucie bramka i zbierał pan ogółem ich 15 i 4 asysty. Znaczy, to nie można powiedzieć, po prostu trafiłem na dobry zespół, dobry swój czas i po prostu go dobrze wykorzystałem, dobrze spożytkowany po prostu wypożyczenie w Zawiszy i myślę, że obie strony były zadowolone z tego, a ja najbardziej. Trzeba też wspomnieć, że zdobył pan też wtedy nagrodę najlepszego pierwszoligowca. Tak, to było naprawdę fajne uczucie, bo po prostu to jest docenienie zawodnika za dany okres. Myślę, że każdy zawodnik, kto dostaje jakąś nagrodę w skraju kraju, to myślę, że jest szczęśliwy z tego powodu, bo po prostu to pokazuje, że jest dobry i robi krok w przód i wszyscy go doceniają. Miał pan jakieś obawy wyjeżdżając i zamieniając klimat samemu z dala od domu? Nie, nawet nie było takich myśli. Po prostu chciałem w tamtym momencie jak najwięcej grać, a że przydarzyła się taka okazja, że mogę gdzieś zmienić klub i więcej minut łapać na boisku, to myślę, że to liczyło się najbardziej niż to, że nie wiem, wyjadę z rodzinnego domu. A jest pan osobą, która łatwo nawiązuje nowe kontakty, czy raczej potrzebuje czasu? No, wiesz co, wydaje mi się, że łatwo i szybko się dogaduję, więc no, nie miałem z tym raczej problemu nigdy i no, myślę, że nigdy jakby raczej jestem osobą kontaktową, więc nigdy nie miałem z tym problemu. Później był powrót do Lubina. Jakie to uczucie strzelić pierwszą bramkę w Ekstraklasie, a nawet dwie? Myślę, że bardzo fajne. No, każdy zawodnik, co występuje w niższych ligach, chciałby grać jak najwyżej, czy to w Ekstraklasie u nas, czy za granicą, czy w reprezentacji, więc każda bramka, każda asysta, szczególnie dla zawodnika ofensywnego, taką wisionką na torcie bym powiedział w tym całym treningu, w tych wszystkich meczach, że daje coś się drużynie po prostu od siebie i wtedy nie dość, że drużyna jest zadowolona, to taki zawodnik się na pewno bardzo mocno buduje. A jak pan wspomina pobyt w Arce Gdynia? Bo z jednej strony zdobył pan Puchar Polski,
A doznał pan też złamania przedramienia. No tak, no też nie było za wiele jakby minut rozegranych przeze mnie walce, ale bogate na pewno doświadczenie, tak jak sam powiedziałeś, czy to Puchar Polski zdobyty, więc myślę, że każdy na moim miejscu chciałby taki medal i puchar wznieść. Jeżeli chodzi o kontuzję, no to już to jest nieodzowna jakby część sportu i szkoda, że to się przytrafiło, bo wyeliminowało mnie na 3 miesiące w ogóle z trenowania, z gry, więc każda kontuzja zawodnika jest, no jest przykra, no ale tak jak powiedziałem, no jest to nieodzowny element naszego sportu i trzeba się też z tym liczyć. No szkoda, że to się tylko tak przytrafiło, no ale mam już to za sobą, mam nadzieję, że to się już nie zdarzy. A dlaczego wybrał pan później GKS Katowice? Miał pan może wtedy inne oferty? Nie, po powrocie z Arki uznaliśmy, że moja przygoda jakby z Zagłębiem już dobiega końca. Czułem sam, że po prostu nie będę w stanie dawać tyle tej drużynie co zawsze i postanowiliśmy po prostu się rozstać i w biegu czasu myślę, że to był dobry moment. A czemu GKS Katowice? Myślę, że tutaj osoba także Wojtka Cygana, prezesa ówczesnego, obecnie w Rakowie Częstochowa, miała duże znaczenie poprzez kontakt osobisty i myślę, że tutaj szybka nić porozumienia sprawiła, że szybko po prostu znalazłem się w Katowicach. A w ogóle w całej karierze była jakaś oferta, z której pan nie skorzystał i później żałował? Kiedyś była taka oferta, ale to znaczy oferta, bardziej zapytanie z innego klubu, ale postanowiłem, że nie korzystam, no, z perspektywy jakby czasu. Na pewno myślę, że był to błąd, ale no takie życie po prostu też sportowca, że po prostu na danych decyzjach się jedzie, no później się ich może żałować albo po prostu cieszyć z nich. Kiedyś miałem taką okazję, więc, i nie skorzystałem z niej, no trudno, nie będę mówił jaki klub, ale była taka okazja, żeby po prostu przeskoczyć level wyżej. W tamtym momencie myślałem, że to nie będzie level wyżej. Z perspektywy czasu uważam, że byłby to level wyżej. No, trudno takie życie też sportowca po prostu, który żyje na wyborach. Wie pan, ile ma pan teraz goli ogólnie strzelonych w pierwszej lidze? Ojej. Ciężkie pytanie. Wiesz co? Nie wiem. No nie wiem, koło 50. Dokładnie 50. Dokładnie 50 mam? Dokładnie tak, 50? Tak. Żeby skoczyć na drugie miejsce, brakuje 23 bramek. Na drugie? A kto ma? Kto jest pierwszy w ogóle? To pierwsze miejsce ma Aleksander, 86 goli. Drugie ma Słydykowski, 72 gole i trzecie Drozdowicz, 71. A z tych, co przed panem właśnie grają, z tych przed panem, co są, to jest potem z grających jest Mikołajczak, ma 2 gole więcej i Grzeszczyk ma 11 więcej. Dobrze wiedzieć. Trzeba się postarać, żeby ich przegonić. Dobra, czy przygotowuje się pan jakoś dzień wcześniej, czy tego samego dnia? Tak mentalnie, słucha pan muzyki, czy może się wycisza? Nie, nie mam żadnych rytuałów, ani żadnych tam rzeczy, które robię przed meczem. Myślę, że dzień jak co dzień, zwykła rutyna i nic szczególnego. A układa sobie może pan w głowie, jak ma ten mecz wyglądać najbliższy? Wiesz co, no jedynie co, to jeżeli się ma analizy przeciwnika, to się je ogląda, albo jeżeli dostajesz od trenera indywidualne cechy przeciwnika, na przykład na WhatsAppa albo coś, to wtedy sobie je przeglądasz na spokojnie. Przy przysłowiowej kawie i sobie analizujesz, jak ten mecz może wyglądać.
ale też staram się jakby skupiać na sobie, na tym, co ja mogę dać drużynie i jak sam mogę poprowadzić sobie ten mecz, a wiadomo, że przeciwnik no, zawsze może czymś zaskoczyć, więc sucha analiza wideo czy materiałowa, no niekiedy też nie oddaje tego, co może zrobić przeciwnik, bo przeciwnik też się rozwija, też analizuje jakby moje dobre i słabsze cechy, więc też będzie starał się to wykorzystać. Więc myślę, że tak naprawdę na boisku na bieżąco analizuje się, jak się zachowuje przeciwnik i co można wykorzystać. Jest pan zawodnikiem, który rozpamiętuje i przeżywa porażki i niewykorzystane sytuacje, czy raczej na drugi dzień już o tym zapomina? Nie, myślę, że to pierwsze, bo są też mecze z gatunków no, tych takich ważniejszych i jak się nie strzeli takiej sytuacji stuprocentowej, to później to boli i myślę, że się długo to rozpamiętuje. Wiadomo, że za tydzień jest na przykład kolejny mecz. Też inaczej jak raz co 3 dni, no to wtedy jakby nie ma też czasu na rozpamiętywanie jakiegoś błędu, ale myślę, że to w każdym siedzi zawsze i każdy, nawet jeżeli mówi, że nie rozpamiętuje, to i tak myślę, że gdzieś to mu z tyłu głowy siedzi zawsze. Interesuje się pan piłką nożną oprócz grania? Śledzi pan wyniki i transfery i ogląda mecze? No, myślę, że transfery aż tak nie, ale jeżeli chodzi o wyniki czy oglądanie samych meczów, to na pewno tak. Na bieżąco myślę, że staram się tyle, ile mogę, to myślę, że jestem w stanie śledzić. W jakiej lidze się pan zaczyna? W dzieciństwie czy teraz, czy obecnie? Bo w dzieciństwie no, to ogólnie może w dzieciństwie, być. W dzieciństwie chciało się grać w Ekstraklasie, no, czy wówczasie wtedy pierwszy lidze, więc to marzenie się spełniło, a na pewno jeżeli śledziłem Manchester United czy Wayne Rooney, to chciało się grać w angielski, ale no, nie udało się, że tak powiem. Najlepszy i najcięższy pana mecz. Najlepszy i najcięższy. Wiesz co, chyba najcięższy to powiem ci, że w GKS-ie z Bytowem, jak i bramkarz w 97 strzela bramkę, wiesz? To chyba jest najcięższe uczucie, najcięższy mecz pod każdym względem tak naprawdę, więc myślę, że dam to, a najlepszy, no myślę, że kilka by się znalazło takich dobrych meczy, może nie, że najlepszych, bo to ciężko też ocenić, bo niekiedy się strzela 3 bramki, czy tam 2, ale nie zawsze się gra najlepiej, więc no ciężko je ocenić. Myślę, że kilka takich meczy dobrych było, choćby czy już w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie, czy w drugiej lidze, obojętnie, ale kilka by się takich znalazło. Najładniejsza pana bramka? Najładniejsza. Wiesz co, to myślę, że powiem ci tak, w Ekstraklasie to będzie chyba Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin Górnik Zabrze z dystansu. Szał. W pierwszej lidze myślę, że to będzie z Wigrami Suwałki, z przesuniętego rzutu wolnego od poprzeczki. I w drugiej lidze, gdzie też graliśmy, to był Sokół Struda, to też już mecz, tak naprawdę oni już mieliśmy zagwarantowany awans, więc człowiek grał na większym luzie, że tak powiem. To tam strzeliłem także bardzo ładną bramkę, więc z każdej ligi można wyciągnąć jakąś fajną bramkę. A że trochę ich było, choćby w pierwszej lidze, jak sam powiedziałeś, mam 50, to myślę, że jakieś tam się ładne znajdą. Ładna była akcja po rzucie rożnym, po którym strzelił pan gol przeciwko błękitnym Stargach. No dokładnie. To powiem ci z ciekawostki, że to był cały fragment trenowany przez 2 dni tak naprawdę. Sztab szkoleniowy po prostu wpadł na pomysł, że możemy tak zaskoczyć rywala, no a że wyszło super, no to później cała Polska od nas pisała, że tak zdobyliśmy bramkę. Na pewno miłe uczucie, bo jeżeli coś trenujesz, jesteś wdrożony w zespół, no to fajnie, jeżeli to wychodzi w meczach. A w skali od 1 do 10, jak ciężko było strzelić bramkę z pana strony Wiśle Kraków z tej rundy, tam gdzie położył pan bramkarza i do bramki pan strzelił. I jeszcze do obrońców pan. Wiesz co, to powiem ci, że mieliśmy, sztab szkoleniowy dał nam analizę przeciwnika i zaznaczył, że bramkarz Wisły po prostu w sytuacji już takiej sam na sam bardzo mocno skraca pole, że
atakuje przeciwnika z piłką, nie zostaje w bramce. No i tak się akurat zdarzyło, że miałem to jakby, są sekundy też, nie da tak się, że się pomyśli spokojnie, tylko po prostu miałem to na uwadze. Przy super kontrze po prostu naszej jako zespołu, tam Patryk Szwedzik przecież przebiegł całe boisko z piłką i podał mi, no i już kątem oka widziałem, że po prostu bramkarz wychodzi, no to musiałem po prostu już kiwać. No i super, super po prostu, że jakby z analizy także przeciwnika, czy tam z informacji, które otrzymaliśmy, po prostu wyciągnęliśmy coś w meczu, bo może gdyby nie ta informacja, że bramkarz przeciwnika wychodzi, to może bym strzelał z pierwszej albo trafiłbym w bramkarza, no ciężko jest mi powiedzieć. Oglądał pan później swoje mecze? Wiesz co, tak. Może nie wszystkie, ale niekiedy mi się zdarzało, czy to urywki, czy może nie, że całe, ale w większości oglądam, czy to poprzez zwykłą analizę, czy całe takie, wiesz, od początku, nie wiem, na Polsacie Sport na przykład teraz. Jest jakiś piłkarz, przeciwko któremu grało się panu najciężej w pierwszej lidze albo w Ekstraklasie? No kiedyś na pewno w Ekstraklasie no, grałem na przykład przeciwko Maorowi Meliksonowi z Wisły Kraków. No to był to hop ponad naszą Ekstraklasę, grałem przeciwko niemu, więc na własnej skórze mogę powiedzieć, że odczułem to, jaką jakością po prostu dysponował i no, było to jedno z najcięższych spotkań przeciwko takim piłkarzowi. Oczywiście tych zawodników było więcej, no bo też mogę powiedzieć, że na przykład z Legii Radowicz. Tak mówię, bym mógł wymieniać z każdej drużyny jakiegoś zawodnika i każdy zespół jakby w Ekstraklasie, czy nawet w pierwszej lidze dysponuje naprawdę niezłą jakością u niektórych piłkarzy, więc zawsze jest ciężko tak naprawdę. Ulubiony pana bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik. Ogólnie. Ale chodzi o tych, co grałem, czy... Właśnie ogólnie. Znaczy, może być ogólnie. Tak ulubiony. Ogólnie. Ulubiony bramkarz. Słuchaj, kiedyś mogą mieć to coś. Konrad Forenc i Dawid Kudła. Dam ci dwóch, bo z dwoma gra, z jednym gram dalej, z drugim grałem, więc i znamy się bardzo dobrze, więc jako moi ulubieni bramkarze. Obrońca. Michał Stasiak z Zagłębia Lubin. Kapitan ówczesny, jeżeli wchodziłem do pierwszej drużyny. Taki lider w krwi i kości, można powiedzieć. Pomocnik. Cristiano Ronaldo, jak się ogląda. Jeszcze kiedyś. Manchester United na przykład. Jeżeli mówimy o takich już światowych. A z takim, co grałem? Szymon Pawłowski na przykład. Obecny zawodnik Zagłębia Sosnowiec. Kiedyś, jak byliśmy w Zagłębiu Lubin, grał na boku pomocy, także w Zagłębiu miał super okres. No, myślę, że duża jakość zawodnika, więc jego bym dał. A jeżeli chodzi o napastników, to jest kilku. Ale myślę, że wymienię z ostatnich czasów Filipa Szymczaka, który obecnie reprezentuje barwy Lecha Poznań. A myślę, że u nas wszedł na wypożyczenie, ale zrobił mega postęp w taki no, duży skok jakościowy do przodu. Więc super się z nim grało, super rozumienie, taka współpraca z nim, więc myślę, że na pewno dzisiaj bym jego wskazał. Gra pan w FIFA albo Football Manager? Nie, nie lubię. Gram bardziej w Call of Duty. Ulubiony film lub serial i zespół muzyczny bądź wykonawca? Dobra, to film, to dam bardziej serial, chyba Breaking Bad. To dam jako serial. A film też mogę dać, no to czy to Władca Pierścieni, czy Harry Potter. O, lubię. Jeśli chodzi o muzykę, chyba słucham wszystkiego, co wpadnie mi w ucho tak naprawdę. No ale dam na przykład z hip-hopu Palucha. Ma pan jakieś hobby? Hobby? Chyba nie. Chyba nie mam nic specjalnego. Takiego, co bym mógł się podzielić. Co będzie robił Adrian Błąd po karierze?
To jest dobre pytanie. Chciałbym zostać skautem piłkarskim, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałbym gdzieś w tym kierunku pójść. Zobaczymy, jak z perspektywy czasu jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze kilka lat pogram, więc zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Jak wszystko pójdzie do przodu. No, chciałbym gdzieś w tych tematach się poruszać i zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale mówię, no jakbym miał kończyć dzisiaj, no to myślę, że gdzieś w te rejony bym się po prostu chciał poruszyć. Gdyby nie piłka, to? Ujeju. Bardzo ciężkie pytanie, bo nigdy się na tym nie zastanawiałem. Znaczy nigdy nawet nie miałem okazji, żeby gdzieś myśleć o czymś innym, więc więc nie wiem, ciężko nie odpowiem ci na to pytanie, bo po prostu nie wiem. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim waszym gościem był Adrian Bond, piłkarz GKS-u Katowice. Dziękuję. Dzięki bardzo. Subskrybujcie z Maneczkiem. Pa! Dobra, dzięki, na razie, trzymaj się.